Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. W tym tygodniu zaczynamy od wystawy. Od czwartku do końca sierpnia w Muzeum Morcinka w Skoczowie można oglądać wystawę kolejową Historia kolei w Skoczowie 1888-2019. A teraz przenosimy się do Cieszyna. W piątek na tamtejszym rynku sporo będzie się działo. Pokażę, że potrafię. Pod takim hasłem będzie obchodzony w tym roku Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Tego dnia również finał kampanii Kilometry Dobra. W programie oprócz placków i słodkości, także występy, pokazy, będzie można przejechać się bryczką czy motocyklem. Zmieniamy klimat, ale pozostajemy w Cieszynie. W piątek o godzinie 18:30 premiera musicalu Drewnolandia zespołu PDB. To opowieść pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, zaskakujące postacie zabiorą widzów do świata drewnianych zabawek, czyli do fabryki o nazwie Drewnolandia. Musical zostanie wystawiony w Teatrze imienia Adama Mickiewicza. Piątkowy wieczór warto sobie zaplanować w Cieszynie. Sporo będzie się działo w ramach 12 Nocy Muzeów. W akcji bierze udział ponad 20 placówek. Muzea, kościoły, biblioteka, teatr. Można zajrzeć do piwnic na Przykopie czy pod Parkiem Pokoju. Szczegóły na plakatach. Jeżeli chodzi o sobotę, to zaczynamy od sportowej propozycji. W hali cieszyńskich olimpijczyków odbędzie się turniej hokeja na rolkach. Start godzina 8. W sobotę warto wybrać się do Trzyńca. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej zaprasza na festiwal PZKO. Impreza rozpocznie się o godzinie 13. W programie występy, koncerty. Na scenie zobaczymy m.in. Olgę Bończyk, zespół Śląsk, Bartnicki czy Lake Malawi. W niedzielę, w Dzień Matki, odbędzie się w Skoczowie pierwszy piknik misyjny na placu za strażą OSP w godzinach od 15 do 19. W programie występy dzieci z koła Misyjna Jutrzenka, domowe wypieki, grillowanie i wiele innych atrakcji. Podczas pikniku będą zbierane datki na wyposażenie sali misyjnej. W poniedziałek startuje 12. Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą. Uroczysta inauguracja będzie miała miejsce o godzinie 10 w kawiarni literackiej Avion. W ramach festiwalu liczne spotkania w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie przez cały tydzień. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.